A to jest pałac. Chyba, nie? Siemaneczko, widzowie. Witamy na kanale Bol Voyage. Dziś kolejny letni dzień, także wybraliśmy się na wycieczkę rowerową, tym razem nad jezioro Pławniowice. Przy okazji w okolicy zobaczymy sobie kilka pałaców, nie tylko takich stojących, ale też ruiny. No a potem nad jeziorkiem oczywiście Misja Grill. Zapraszamy do oglądania. Łowy udane? Jak widać. Pari robuła. Not even close. Nagrywasz, jak jestem spocony? Nagrywam, jak jesteś przystojny. To kończ nagrywanie. Dobrze, że chociaż widoczki oddają, bo generalnie jest taka patelnia, że masakra, ciężko się jedzie. No i myślę, że przyjemne będzie zmoczenie nóg sobie w Pławniowicach, także no, ruszamy w trasę. 13 kilometr do Pyskowic. 13 kilometr, do Pławniowic jeszcze jakieś 30, a nas już oczywiście atakuje piach. No i dojechaliśmy do ruin pałacu. Arek mówi, że Gorlanów. Ale nie wiem, czy ma rację. Ej! Stwierdziliśmy, że po drodze sobie zrobimy małe tour de pałace tutaj w okolicy Gliwic. No i pierwszy w sumie, na jaki trafiliśmy, a tak naprawdę ruiny, tak jak mówiłem, to ruiny pałacu Hansa Benedikta von Grilling. Tak chciałem powiedzieć. No, generalnie wydaje się wielki, był kiedyś, ale teraz już... No, powiem wam, mamy jechać tutaj, nie zapowiada się to najlepiej. Brak przejazdu, wracamy. Kontynuujemy nasze Tour de Palace. Za mną znajduje się pałac w Becinie, który w XVIII wieku uległ który w XVIII wieku nagle zaczął się palić z nieznanych przyczyn. Na szczęście ulewne deszcze uratowały ten pożar, no i nie doszło do jakichś masakrycznych strat, a mieszkańcy okoliczni w podzięce za niewielkie straty postawili figurkę świętego Floriana gaszącego właśnie pożar przed tym pałacem. To nie ja. Jestem świętym Florianem. Ekwipunek ciężki, ale jedzenie samo się nie zrobi.
Wjeżdżamy już w okoliczne tereny Pławniowic. No i czuć pierwsze grillki. Jak widzicie, dotarliśmy już do naszej końcowej stacji, można powiedzieć. Jesteśmy na Pławniowicach, troszkę tutaj wieje, także mam nadzieję, że mikrofonik to zagłuszy te szumy jakoś, ale strasznie wieje. No i powoli będziemy się rozkładać z grillkiem. A to nasz spocik, patrzcie. Taka ławeczka z palet, prosto z widoczkiem na windsurferów i pławki. Pewnie was zastanawia, co tak długo wieźliśmy w tym plecaku. Więc tak, no mamy tutaj pieczywko, zaraz będziemy do grillka wrzucać. No grill sam w sobie też musiał się pojawić. Talerzyki, żeby mieć na czym zjeść. Gwóźdź programu, czyli kiełbaska i sztućce dziecięce od Julii. Ale jestem głodna, jak na to patrzę wszystko. Czas przygotować kiełbasy. Grillmaster, proszę państwa, Arkadiusz. Troszkę za bardzo wiało na pierwotnym miejscu, także przenieśliśmy grill z boku i za chwilkę wrzucamy kiełbaski. Nóż i widelec. Kiełby wlatują na róż. Jest nagrane. Opalić z zarazków i wszystko pięknie. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Jedna. I druga. I tak wygląda grillek na Pławniowicach. Nie ma tragedii w sumie. Ale tak, żeby się kąpać jak ci windsurferzy, to bym chyba nie chciał. Nie mam nic do powiedzenia. No i co? Jesteśmy już po zakończonym udanym grillowaniu nad Pławniowicami. Teraz czas pozbierać wszystkie nasze śmieci, wynieść je do odpowiednich miejsc, no i ruszamy dalej w trasę. Przed nami jeszcze jakieś 3 dychy do domu. No dosyć trzęsie teraz. Z tej strony się wydaje o wiele większe niż dzierżnia nawet.
patrząc, nie? No, całkiem sporo się wydaje z tej strony. Ciśniemy w stronę Gliwic. To jest w ogóle ośrodek pomocy społecznej, ale fajnie, bo też jest zachowany w tym samym klimacie, co cały ten zespół pałacowo-parkowy. Także ładnie się architektonicznie wpisuje tutaj. Bardziej aeropozycja według Remco Evenepoel to jest taka. Wygodnie się jedzie tu. Nasza podróż ma się już ku końcowi. W sumie jak zwykle wyszło więcej kilometrów niż zakładaliśmy. Ponad 7 dni wyjdzie. No, także spoko. Generalnie jeśli podobało wam się takie wyjście z rowerkiem, z jedzeniem, z grillem w terenie, to dajcie łapkę w górę. A jeżeli nie chcecie ominąć kolejnych naszych takich materiałów, bądź też na przykład materiałów z biwaków, którego sezon zbliża się wielkimi krokami, no to zasubskrybujcie nasz kanał. No to co? Bon voyage!